Cześć załoga, z tej strony Hito, zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery Przybudowy, tym razem Górnik Łęcz na FIFA 17. Ale też chciałbym was zaprosić na Discorda, który właśnie dzisiaj został po raz pierwszy odpalony. Dziękuję ci Jakubie, który pomogłeś mi właśnie stworzyć tego Discorda. 90% to jest jego praca, więc naprawdę ci dziękuję, że chciałeś podjąć to wyzwanie. Sam podjąłeś na początek i naprawdę mega ci wyszło, więc mam nadzieję, że zobaczycie w linku w opisie i wejdziecie właśnie na Discorda, a my zaczynamy przebudowę Górnika Łęczna. Górnik Łęczna, który właśnie w tamtym sezonie spadł z ligi, z przedostatniego miejsca, więc zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Mamy problem ze środkiem obrony i właśnie z bramkarzem, więc zobaczymy jak to wszystko musi się potoczyć. Mamy całkiem fajny atak, nie mamy najgorszego ataku, uważam, dlatego tą linię defensywną musimy zdecydowanie wzmocnić. Mamy 4 miliony, więc nie najgorzej. Filip Kurto to jest pierwszy nasz zawodnik, 65 overalla, nie najgorzej, ale nie najlepiej, musimy go rozwinąć do 70. Rafał Janicki, 68 overalla, też fajny zawodnik. W tamtym okresie pamiętam, że jeszcze to był zawodnik, który naprawdę prezentował dobrą formę i był w odpowiednim wieku, żeby zrobić krok do przodu. Niestety jego kariera potoczyła się zupełnie w inny sposób. I miejmy nadzieję, że Wiśle Kraków się odbuduje i będzie znowu miał ten potencjał, żeby nawet grać w kadrze narodowej, bo przez jakiś czas były właśnie takie propozycje. I widzieliście także, że zakupiłem lewego obrońcę, który ma się spokojnie rozwinąć, ale także ma być już moim podstawowym lewym obrońcą. Pierwsza część sezonu naprawdę dobrze wypadła. Trzecie miejsce dla Górnika Łęczna z minimalną stratą do Lechii Gdańsk i Legii Warszawa to naprawdę jest rewelacyjny wynik i miejmy nadzieję, że to wszystko się utrzyma, ale postanowiłem sprzedać na przykład Piotra Grzyczaka, który miał niesamowity sezon, miał do tej pory 10 bramek, ale stwierdziłem, 28 lat, nie najwyższy overall, za dosyć dużą kwotę, jak stać Jagiellonii, ok, niech odejdzie, a my spróbujemy po prostu innego zawodnika znaleźć na jego miejsce. No i pod koniec sezonu, w drugiej fazie mistrzowskiej, zajmujemy trzecie miejsce, więc zagramy w Lidze Europy. Bardzo wysokie miejsce właśnie na podium. Tutaj niestety w Pucharze Polski odpadliśmy z Jagiellonią, która nas pokonała 2-1. W tamtym okresie Janicki i także Filip Kurto mieli kontuzję, dlatego ten skład był troszkę osłabiony, dlatego też przegraliśmy, ale oczywiście rezerwowi powinni dobrze ich zastąpić, a tego nie zrobili. Zieliński to był też bardzo ważny transfer prawego obrońcy, który miał dojść do poziomu 70 w tym sezonie i to mi się udało. Popełniłem błąd, rozwijałem przez praktycznie cały sezon Szymona Drewniaka, bo uważałem, że to jest zawodnik, który dosyć fajnym wieku jest w tym momencie i może się rozwinąć, ale on był tylko wypożyczony. To był mój błąd, że nie zauważyłem tego, więc będziemy potrzebować środkowego defensywnego pomocnika na kolejny sezon, bo jak możecie zauważyć, graliśmy formacją 4-4-2 z defensywnymi pomocnikami, a ja jeszcze raz was właśnie zapraszam na Discorda, link w opisie, a tu możecie zobaczyć, że kolejny sezon zaczynamy z budżetem 2 milionów i postanowiłem, że musimy kogoś brać właśnie z wolnego rynku, zwłaszcza, że to była FIFA, gdzie jeszcze wolny rynek naprawdę dobrze działał i wiele talentów można było właśnie zakupić, ale na początek Mateusz Morzeń za 1 200 000 kupiony właśnie do naszego zespołu, Ahmed Duider, 29 lat, 69 overall, zawodnik z Egiptu. Wydaje mi się, że może to być zawodnik, który na ekstraklasę wystarczy i naprawdę ta linia obrony będzie solidna, zwłaszcza, że podpisaliśmy kontrakt z bardzo młodym, zdolnym Hiszpanem na prawe skrzydełko, który może się dobrze rozwinąć, ale także my mu pomożemy, bo stwierdziłem, że będziemy rozwijać tych zawodników, żeby po prostu ta przebudowa lepiej wyszła i miejmy nadzieję, że uda nam się nawet w Lidze Europy zagrać. Choć będzie to trudne, ponieważ trafiliśmy na Lyon, ale tutaj możecie oczywiście zobaczyć fragmenty tego sezonu, jak to wszystko wyglądało, jak ta drużyna grała, a naprawdę miała dosyć fajny polot w tych wszystkich akcjach i to wszystko dobrze się właśnie zazębiało, więc wydaje mi się, że naprawdę Górnik Łęczna może dobry wynik osiągnąć w tym sezonie. Niestety Lyon był zdecydowanie lepszą drużyną od nas, zwłaszcza w pierwszym spotkaniu. W drugim naprawdę toczyliśmy dobry bój, 2-1, pokazać się właśnie u siebie w Łęcznej, taka drużyna jak Lyon, to jest coś niesamowitego. 5 punktów straty po pierwszej fazie właśnie polskiej ligi, a my podpisujemy kontrakty z wolnymi zawodnikami, którym kończył się właśnie kontrakty, jak Zachara, dobrze powiedziałem, chyba tak, Alan Uryga i Jakub Kosecki. Za chwilę zobaczymy, czy dobrze powiedziałem. Były zawodnik Wisły Kraków, Górnika Zabrze,
Zawodnik, który miał potencjał, w tym momencie nawet nie wiem, co się z nim dzieje, szczerze mówiąc. Możecie napisać w komentarzu i oczywiście zostawić serduszko, bo to bardzo ważne. No i oczywiście zostawicie lajka, bo to jest bardzo, bardzo ważne właśnie na YouTubie. My zajmujemy pod koniec tego sezonu 4. miejsce. Nie najgorzej, ale spodziewałem się jednak walki już o wicemistrzostwo przynajmniej kraju. Pucharze Polski zostaliśmy wyeliminowani przez Lechia Poznań, więc naprawdę dobrą, kapitalną drużynę. No i tu możecie zobaczyć wszystkich moich zawodników. Zahara właśnie do nas przychodzi, tak jak mówiłem. Zawodnik, wydaje mi się, że utalentowany i pod moimi skrzydłami może naprawdę dobrze się rozwinąć. Niestety tak się nie wydarzyło i za chwilę to zobaczycie. Ubi Parik, czyli były zawodnik Lecha Poznań, zdecydowanie lepiej się prezentował w naszym zespole, ale to zobaczycie oczywiście pod koniec następnego sezona, jak ten zawodnik do nas dojdzie. Też chciałem go rozwinąć przynajmniej do 70, udało mi się do 69, ale to oczywiście kolejny sezon. Matynia, Janicki, Zieliński, z tych zawodników jestem dumny, bo nie spodziewałem się, że aż tak możemy rozwinąć tych zawodników, bo oczywiście tutaj dynamiczny potencjał nie działa, więc ulepszanie tych zawodników jest zdecydowanie trudniejsze. Adama Bamba to jest ważny, kluczowy zawodnik tego sezonu. Zawodnik, który ma 73 overalla już na start, ma 19 lat. Z wolnego rynku, mówiłem, w tych starszych FIFA-ach były właśnie takie perełki właśnie wygenerowane przez FIFA. W tej wydaje mi się, że już nie ma niestety, a szkoda, bo wiecie, jak oglądaliście moje starsze właśnie serie z FIFA, to bardzo często używałem tych zawodników z tego powodu, że byli za darmo, więc dla Ekstraklasy czy dla słabszych właśnie lig, gdzie ten budżet nie przechodził, bo w tej FIFA jeszcze nie przechodził, więc naprawdę FIFA zrobiła przeskok przez te wszystkie lata, wydaje mi się, dosyć duży do przodu, ale niestety niektórzy tego nie doceniają, a wydaje mi się, że jeszcze bardziej kariera zasługuje na jeszcze lepszy update. Miejmy nadzieję, że w tym roku. W Lidze Europy rywalizowaliśmy z FC Köln, gdzie naprawdę dobrze się zaprezentowaliśmy. Wydaje mi się, że wynik 3-2 w dwóch meczu, gdzie u siebie toczyliśmy niesamowity bój i mogła paść ta jeszcze jedna bramka. A tutaj Filip Kurto, który broni kapitalnie. Filip Kurto, który jest byłym zawodnikiem na przykład Wisły Kraków, później zrobił bardzo dużą karierę. Może nie dużą, ale na jego potencjał wydaje mi się, że naprawdę sporą karierę w Holandii i był uznawany za jednego z przyszłościowych bramkarzy właśnie tej ligi. W tym momencie nie wiem, gdzie on szczerze mówiąc jest, czy dalej w Holandii, czy nie, on jest w lidze australijskiej, chyba tak, z tego co pamiętam. A w trzecim sezonie doszliśmy do finału Pucharu Polski, gdzie zagramy z Pogonią Szczecin, więc drużyną z wieloma talentami, drużyną, która nie jest jeszcze gotowa. Wydaje mi się, żeby sięgać na przykład po Mistrzostwo Polski, ale pokonanie Termaliki 5-3 czy Lechii Gdańsk 3-2 to są naprawdę dobre wyniki i wydaje mi się, że to może być naprawdę ciężki bój. Za chwilę oczywiście zobaczymy, jak to wszystko wyglądało. Miejmy nadzieję, że to Górnik Łęczna zdobędzie Puchar właśnie Polski. Murawski jego kapitan, kurczę, to był kiedyś fajny zawodnik. Zwłaszcza jak grał w Lechu Poznań, naprawdę lubiłem tego zawodnika. Oczywiście do kadry wydaje mi się, że on się nie nadawał poziomem, ale do Ekstraklasy był naprawdę kluczową postacią. W Pogoni Szczecin wydaje mi się, że też dobrze pamiętają tego zawodnika. Zwłaszcza jak widzę tą Pogoń Szczecin z Rudol? Z właśnie Frączakiem, Drygasem, to naprawdę była fajna kadra. I wydaje mi się, że mogli wtedy, nawet wtedy więcej osiągnąć. W tym momencie mogą zdecydowanie więcej osiągnąć, ale wydaje mi się, że mają troszkę inne plany na tą właśnie drużynę. Tutaj widzicie, Matynia strzelił pierwszą bramkę właśnie dla Górnika Łęczna w 27 minucie. Później Mokwa niestety wyrównał rezultat. Jest właśnie 1-1. Nie psuj na przykład przed już obecny zawodnik Wisły Kraków. A my strzelamy drugą bramkę i proszę zobaczyć, rzut karny, perfekcyjne uderzenie. No i nasz młody zawodnik nie bał się i Pons Riera właśnie dał nam decydującą bramkę w tym spotkaniu. Jeszcze raz przypominam, Discord oczywiście, link w opisie. Naprawdę warto i w tym dniu będę gdzieś wieczorem właśnie na Discordzie, żeby was przywitać. Film jest o godzinie 12. W tym momencie was zapraszam oczywiście, żebyście już tam byli. Ja w tym momencie jestem w pracy, więc nie mogę wejść, ale
podwieczór na pewno zajrzę do Was i wydaje mi się, że naprawdę możemy zrobić tam jeszcze lepszą załogę niż w tym momencie tworzymy na YouTubie, bo możemy się lepiej poznać. A tutaj Górnik Łęczna zdobywa mistrzostwo kraju, proszę Państwa, i o to chodziło, żeby ten zespół zdobył właśnie mistrza kraju. Tu możecie oczywiście zobaczyć wszystkie moje transfery, statystyki poszczególnych zawodników w tym sezonie, a naprawdę były ciekawe, zwłaszcza ten Adama Bamba się niesamowicie rozwinął. Ja się żegnam, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, wy byliście cudowną publicznością. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 10. Pa, pa!